Cześć. Dzisiaj wyjątkowy temat. Bezpieczny kredyt 2%. Hit czy kit? Przekonamy się o tym w dzisiejszym odcinku. Opowiem o tym pokrótce. Natomiast ja się nazywam Adrian Musiał i od 12 lat już działam na rynku nieruchomości. Pomagam skutecznie pomnażać oszczędności moim klientom, skutecznie inwestować na rynku. Jak policzyłem ostatnio, blisko 90 osobom pomogłem skutecznie zainwestować na rynku i dlatego chciałbym również podzielić się tą wiedzą z Tobą. Zapraszam na kolejny odcinek. Jak informuje Ministerstwo Rozwoju i Technologii, rząd uruchomił dwa programy wsparcia dla młodych rodzin, jeżeli chodzi o zakup pierwszego mieszkania dla osób do 45 roku życia. Pierwszy z tych programów, Bezpieczny Kredyt 2%, dotyczy osób, które nigdy nie posiadały mieszkania, domu czy spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu. Mają co najmniej jedno wspólne dziecko w przypadku, jeżeli są w nieformalnym związku lub małżeństw. Zgodnie z tym, co czytamy na stronach rządowych, rząd będzie przez 10 lat dopłacał różnicę w wysokości oprocentowania kredytu między tym, co ustali bank, czyli oprocentowaniem docelowym, a kredytem 2%, bo takie oprocentowanie będą miały osoby, które skorzystają z tego kredytu. Warto dodać w tym miejscu, że dopłata nie będzie obejmować marży banku, prowizji oraz ubezpieczenia. Maksymalna wysokość zaciągniętego kredytu przez singli będzie to 500 tysięcy, natomiast w przypadku małżeństw lub osób będących w związku partnerskim, posiadającym co najmniej jedno wspólne dziecko, będzie to kwota 600 tysięcy złotych, jeżeli chodzi o maksymalny kredyt. Nie ma tutaj znaczenia, czy będziemy kupować lokal na rynku wtórnym, czy na rynku pierwotnym. Jeżeli chodzi o limity cen za metr kwadratowy, w tym programie nie będą one obowiązywać. Warto dodać, że osoby, które zdecydują się na ten kredyt, przez 10 lat będą miały raty malejące, natomiast po 10 latach przejdą na raty równe. Warto dodać, że kredyt, który będzie zaciągany przez młode rodziny, będzie wiązał się z ratami malejącymi. Dzięki temu będziemy szybciej w stanie spłacić posiadany kapitał do spłaty. W tym miejscu również warto zaznaczyć, że wymagany będzie tutaj wkład własny w wysokości 20%, w niektórych przypadkach 10%, ale będzie ten program można połączyć z programem Mieszkanie bez wkładu własnego. Od kiedy 2% kredyt wejdzie w życie? Teoretycznie ma być dostępny od 1 lipca 2023 roku, ale nie ma jeszcze ustawy. Kto tak naprawdę będzie mógł skorzystać z bezpiecznego kredytu 2%? Jak twierdzą eksperci, będą to głównie osoby zamożne, które posiadają w gotówce 20% wkładu własnego na nieruchomość. Żeby dostać 600 tysięcy kredytu, trzeba będzie się wykazać zarobkami i dochodami na poziomie 10 335 zł. Problemem może się okazać zbyt niska pula środków przewidzianych na dopłaty, ponieważ na rok 2024 wynosić ona będzie 800 milionów, co oznacza, że biorąc pod uwagę, że na jednego beneficjenta będzie przypadać dopłata w wysokości 40 tysięcy złotych, to tak naprawdę z programu będzie mogło skorzystać tylko 20 tysięcy beneficjentów. Zatem, jeżeli słyszeliśmy w mediach i czekamy z zakupem swojego pierwszego mieszkania na rządowy program dopłat i bezpieczny program 2%, warto wcześniej sprawdzić, czy w ogóle spełniamy warunki, jeżeli chodzi o zakup pierwszego mieszkania i czy łapiemy się w te widełki zarobków. To już wszystko na dzisiaj. Bardzo Wam dziękuję. Jeżeli ten odcinek miał dla Was wartość, proszę zostawcie łapkę w górę. Jest to dla mnie bardzo duża mobilizacja do kręcenia i nagrywania kolejnych odcinków. Jeżeli uważacie, że komuś z Waszych znajomych ten odcinek byłby potrzebny, udostępnijcie go. No i zapraszam Was do subskrybowania kanału i do zobaczenia w następnym odcinku. Cześć!